Siatkarki reprezentacji Polski zdominowały Centralny Ośrodek Sportu w Szczyrku. Tutaj przygotowują się obydwie nasze reprezentacje, reprezentacja seniorek i reprezentacja juniorek. O ile reprezentacja seniorek nie ma w tym sezonie żadnej imprezy docelowej, o tyle juniorki jeszcze mają kwestię otwartą. Obecnie czekamy z niecierpliwością na informacje, czy odbędą się kwalifikacje, które są planowane na sierpień, i Mistrzostwa Europy, które są planowane na początku października. Czekamy na te informacje, ponieważ no też chcielibyśmy wiedzieć, w jaki sposób układać dalszy plan, dalszy cykl tak naprawdę przygotowań do tych imprez. I no, tak naprawdę robimy niektóre plany w ciemno, zakładamy, no, biorąc pod uwagę, że kwalifikacje mają się odbyć w sierpniu. Ja zaplanowałem, że będzie to przedostatni tydzień sierpnia, ale tak naprawdę nikt nie podał dokładnego terminu tych kwalifikacji. Teraz każdy inny termin to będzie kolejna zmiana planów i przygotowań do tych kwalifikacji, jeżeli oczywiście w ogóle się odbędą. Same znaki zapytania i do końca nie wiemy, jak to wszystko będzie, jakie będą decyzje i na jakich zasadach będziemy, czy będziemy grali w kwalifikacjach, a jeżeli w Mistrzostwach Europy bez kwalifikacji, to na jakich zasadach. Niemniej jednak dobre są nastroje w naszej reprezentacji. Trzeba przyznać, że dziewczyny pracują bardzo solidnie. Kadra seniorska trenuje tutaj nie opodal, właściwie w sąsiedniej hali. Tak, oglądając je na pewno możemy się wiele nauczyć, wiele nam to daje i myślę, że to dobre, że mamy obok nich kadrę. To co, kiedy będzie wspólny trening z dziewczynami z kadry? Oby jak najszybciej, ale nam jeszcze do tych dziewczyn bardzo dużo brakuje, więc najpierw poćwiczmy razem we własnym zespole, a dopiero później z nimi. A gdyby przyszło wam się zmierzyć, to myślicie, że miałyby trudne zadanie dziewczyny, które są nieco starsze od was? Tak, na pewno, bo my jesteśmy bardzo walecznym zespołem i myślę, że na pewno nie dałobyśmy im wygrać.